Dzień dobry, moje nazwisko Barbara Husiew, jestem wiceprezesem Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu. Dzień dobry, Arkadiusz Cześniak, prezes Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu. Dzisiaj mamy przyjemność w kolejny raz mówić Państwu o problemie kredytów powiązanych z walutą obcą, głównie z frankiem szwajcarskim. I postaramy się, chyba nie zanudzając, powiedzieć o kilku ważnych kwestiach, w tym o ustawie, która była procedowana w zeszłym tygodniu na posiedzeniu Sejmu, i o panice banków, która to panika spowodowała przyspieszenie tychże prac. I być może na to liczymy, chyba dalsze spanikowane kroki banków, jakie będą popełniać. No i co, teraz może kilka słów o ustawie. W zeszłym tygodniu było posiedzenie Sejmu. W środę, zdaje się, ustawa Tak. była na drugim czytaniu, późno w nocy, bo 22:30. Przewodniczący specjalnej podkomisji, która została powołana do procedowania czterech projektów ustaw dotyczących kredytów powiązanych z walutą obcą. Bo to jest bardzo ważne, bo w podkomisji były cztery projekty. Projekt Kukiz 15, druk 729, potem druk 811 pana prezydenta dotyczący spreadów, zdaje się. Część spreadu bym Części, dodał. tak, bo to nie wiadomo było, jak to miało My być nazwaliśmy rozliczane. ćwierć spreadami. Tak, jak to miało być rozliczane, co miało być robione. Ustawa Platformy Obywatelskiej. No i ten ostatni projekt, który został rzucony rzutem na taśmę, to jest nowelizacja ustawy o Funduszu Wsparcia, ustawy autorstwa Platformy Obywatelskiej, bo to jest bardzo ważne, żeby to zaznaczyć. Pan prezydent nie jest autorem w 100% tejże ustawy. I co się działo? 22:30, czwartek w zeszłym tygodniu, ustawa była na drugim czytaniu. Przewodniczący specjalnej podkomisji złożył poprawkę o wykreślenie zapisów dotyczących funduszu konwersji. Ten fundusz konwersji głównie dotyczył naszych kredytów, kredytów powiązanych z frankiem szwajcarskim. I na drugi dzień, to było środa, w czwartek było posiedzenie Sejmu I Komisji Finansów i Komisji Publicznych. Finansów Publicznych naprędce zwołane. Projekt pana prezydenta był jako pierwszy punkt na posiedzeniu komisji. Komisja miała burzliwe obrady, ponieważ przewodniczący Szlachta, przewodniczący z klubu Prawo i Sprawiedliwość, nie zamierzał w żaden sposób dopuścić strony społecznej, czyli nas, Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu, do głosu. Niejako wymusiliśmy na nim chyba to. Trochę tak. Można powiedzieć, że nasz kolega Robert Weigel usilnie, ale uprzejmie dopraszał się o to, żebyśmy mogli jednak zabrać głos, bo to w teorii miała być ustawa dla klientów. Tak. A wcześniej pan przewodniczący, przedstawiając osoby, które brały udział w komisji, dwu czy trzykrotnie powtórzył nazwisko pana Bańki, wiceprezesa, O zdaje Związku się, Banków w Polsce. Związku Banków w Polsce, wywoływał go do tablicy. Niestety pan Bańka z niewiadomych nam powodów nie chciał się przyznać do swojej obecności, wstydził się może, tego nie wiemy. Ale nie podniósł się i nie przywitał się z panem przewodniczącym Szlachtą i z innymi osobami, które były obecne na tejże podkomisji. Ale co się stało na tej podkomisji? Biegiem zostały przegłosowane poprawki zgłoszone przez pana posła Cymańskiego i tego samego dnia projekt trafił do trzeciego czytania. No i teraz czeka na pracę w Senacie. Ja bym Może. może dopowiedział, że z tego, co się ostatnio dowiedzieliśmy, nie wiemy, co jest prawda, ale całe to przyspieszenie prawdopodobnie wynikało z plotki, jakie puściło środowisko bankowe w kierunku do polityków Prawa i Sprawiedliwości, iż na początku lipca, a dokładnie dzisiaj, miałby być wyrok w sprawie dotyczący właśnie tych kredytów w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ta informacja prosta była do sprawdzenia i do weryfikacji chociażby poprzez stronę Trybunału, gdzie te wyroki są wskazywane w kalendarzu dużo wcześniej, a ponadto strona bankowa jako jedna ze stron z tej sprawy również powinna minimum 14 dni przed otrzymać taką informację, iż będzie ogłoszenie tego wyroku. Takiej informacji oczywiście nie ma do dzisiaj, więc możemy powiedzieć, że Sejm pracował na podstawie plotki rzuconej w eter i niestety
tylko na podstawie takiej informacji działali, jeżeli to jest prawda. I czy ta panika, w którą wpali banksterzy, bo przypuszczamy, że właśnie są w panice, ponieważ obawiają się tego orzeczenia, ponieważ opinia rzecznika Trybunału wcale nie była korzystna dla nich. I czy tej panice poddali się też politycy głównie Prawa i Sprawiedliwości? Tego nie wiemy. Tego nie wiemy. W każdym razie ustawa do dzisiaj nie trafiła do Senatu, co jest dosyć dziwne, bo jeszcze inne ustawy z tego samego posiedzenia już trafiły do Senatu. No ale to może też jest wynikiem tego, że już Prawo i Sprawiedliwość się dowiedziało, że jednak tego w kalendarzu na dzisiaj Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej po prostu nie ma. Ale jeszcze wracając do ceny ustawy, tak? My to nazywamy ustawą o pomocy dla banków. Głównie dlatego, że ta ustawa nie dotyczy rozwiązania jakiegokolwiek problemu. Ta ustawa oferuje kredyt na kredyt, czyli jeżeli ktoś spełni warunki ustawy, czy ma kredyt hipoteczny złotówkowy, czy złotówkowy, ale indeksowany, czy denominowany, to może uzyskać kredyt na spłatę tego kredytu, a potem skumulowane raty będzie w przyszłości spłacał jednocześnie. Więc... Ale przecież pan Bańka w ostatnim wywiadzie powiedział, że to jest fantastyczna pożyczka, że ludzie powinni docenić ten gest. Powiedział, że to jest, że rzadko się zdarza, żeby takie benefity ludzie otrzymywali, więc... Przypomnę tylko, że największe benefity w Polsce jakiekolwiek firmy zarabiają, to jest oczywiście sektor bankowy, tak, zarabiający rocznie 16 miliardów złotych. Oprócz tego ma liczne koszty funkcjonowania w Polsce, wiele siedzib, marmurów, ma takie organizacje lobbystyczne jak Związek Banków Polskich, tak. Więc no, ponosi wiele kosztów, na które my się wszyscy składamy, bo musimy sobie uświadomić, że faktycznie klienci płacą za wszystko to, co jest w bankach, również pensje prezesów, pensje właśnie pracowników Związku Banków Polskich, to się wszystko pokrywa po prostu naszych opłat. Niestety największe opłaty ponoszą w Polsce kredytobiorcy, którzy posiadają kredyty, czy gotówkowe, czy hipoteczne. Po prostu w Polsce kredyty są najdroższe w stosunku do naszych sąsiadów, czy to ze wschodu, czy z zachodu. Wyjątkowo u nas banki pozwalają sobie na dużo. No ale pan Bańka też powiedział w tym wywiadzie, który wspomniałam, szanowni państwo, że no, sytuacja, jeśli chodzi o kredytobiorców, którzy mają kredyty powiązane z frankiem szwajcarskim, wcale nie jest taka zła. Bo my w chwili, kiedy zaciągaliśmy te kredyty, byliśmy w bardzo dobrej sytuacji finansowej i wciąż jesteśmy w takiej sytuacji, że w zasadzie no, czego my możemy oczekiwać? No przecież my jesteśmy fantastycznie spłacającą swoje zobowiązania grupą społeczną. Tylko, że pan prezes banka chyba wiele szczegółów omija. Wiele szczegółów omija, bo raporty Komisji Nadzoru Finansowego mówią, że nawet banki nie mają takich informacji, w jakiej kondycji są kredytobiorcy, bo po prostu nie ma takich narzędzi prawnych, żeby sprawdzać, jaki klient ma w danym momencie, jaką ma sytuację majątkową, więc takie informacje są czystą fantazją, może zrobioną na podstawie ankiet 200 osób, a przypomnę, że tych kredytów było blisko milion, więc badanie tych kredytobiorców no, powinno być dużo głębsze niż zbadanie 200 osób, ale to są takie szczegóły uszczypliwości sektora bankowego, którym podkreślił, że wcześniej odsyłał nas do sądów. Tak. Wszelkie wcześniejsze prace były skierowane po to, żebyśmy my, jeżeli mamy wątpliwości co do umowy, że jest niezgodna z prawem, tak jak my to powtarzaliśmy, to żebyśmy poszli do sądu i tam swoje zwalczyli. A dziś mają pretensje, że wygrywamy w sądach. A dzisiaj mówią, dzisiaj wpadają w pańkę z tego powodu, że nagle zarówno Sąd Najwyższy, dzisiaj było uzasadnienie kolejnego wyroku Sądu Najwyższego, opiera się na prawie unijnym, na prawie polskim, ale które chroni konsumentów. Ono chroni konsumentów bardzo mocno i to widać było właśnie w opinii Rzecznika Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jeżeli będzie podobny wyrok, a my nie mamy wątpliwości, że będzie inny, dlatego że Trybunał wydał już 20-30 podobnych wyroków w sprawach dotyczących sektora bankowego w całej Unii, więc nie powinno to ulec zmianie. No jest bardzo ważny dokument, o którym ostatnio mówiliśmy, to jest dyrektywa 93/13. To jest dokument, który implementowaliśmy przystępując do Unii Europejskiej w 2004 roku i to jest dokument bardzo prokonsumencki. I słowa pana Bańki, który w ostatnim wywiadzie
też jakby zbeształ rzecznika Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, mówiąc, że zachował się mechanicznie i nie wziął wszystkich argumentów za i przeciw. Jakby krytykuje samo istnienie tej dyrektywy i tego bardzo prokonsumenckiego dokumentu. Mam wrażenie, że czasem sektor bankowy chciałby być w Unii Europejskiej i mieć zasady dalej takie, jak były 20 lat temu. No bo mają tutaj Zieloną Wyspę, o której w 2008 roku mówił pan premier Donald Tusk. No mają Zieloną Wyspę, to jest faktycznie Eldorado, ale takie bankowe do łupienia, do okradania nas Polaków i mówienia, że to my jesteśmy winni, oni przecież nic takiego wielkiego nie robią. No. Jednak ostatnio wpadli w pańkę. Wpadli w pańkę i zaczynają wyliczać ci, którzy mówili wcześniej, że nie przegrywają w sądach, nie ma prawomocnych wyroków. Nagle mówią, że w wyniku tych prawomocnych wyroków będą musieli oddać od 60 do 80 miliardów, a może i więcej, bo jeszcze trzeba doliczyć umowy, które już są spłacone. I pytanie, skąd oni wzięli tę kwotę? Powiem, skąd wzięli. Jeżeli będą musieli tyle oddać, to tylko dlatego, że wcześniej pobrali niezgodnie z prawem. Jeżeli ktoś Państwu zabierze z domu kosztowności albo ukradnie samochód, to nie możemy z nim dyskutować, czy on je tylko odda i będzie już czysty. Nie, proszę Państwa, on musi ponieść swoje konsekwencje. I między innymi to mówi Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jeżeli bank złamał prawo, to po pierwsze musi oddać wszystkie nielegalne opłaty, które pobrał. W tym przypadku są to zazwyczaj zawyżone raty. A po drugie ponosi konsekwencje tego, że umowa dalej może obowiązywać bez zmiany pozostałych warunków. Więc to już jest tylko wina tego, który skonstruował umowę, a nie klienta, który jest tą stroną słabszą i jest chroniony przez prawo unijne. I niestety banki dziś tę odpowiedzialność za tę umowę i za wadliwość tych umów próbują przerzucić na nas, na konsumentów, na kredytobiorców i tym samym próbują wmówić opinii publicznej, że to my jesteśmy sprawcami tej sytuacji, ale my nie jesteśmy sprawcami całej tej sytuacji, ponieważ my chcemy tylko i wyłącznie tego, żeby przestrzegane było w Polsce prawo i do sądów poszliśmy tylko i wyłącznie po sprawiedliwość, parafrazując nazwę partii rządzącej. Prawo jest po naszej stronie, my chcemy tylko i wyłącznie sprawiedliwości. A jeżeli złodziej, który cokolwiek ukradnie, potem próbuje negocjować i mówi: nie, 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 ja ukradłem tylko część i nie powinniście mi tego zabierać, bo ja zbankrutuję, no to jest nie w porządku zachowanie. W standardowej sytuacji organy państwa nie mają problemów z radzeniem sobie z osobami, które działają niezgodnie z prawem, więc tu też byśmy chcieli, żeby państwo zaczęło traktować osoby, które łamią prawo w ten sposób. To nie na małe kwoty, bo tu nie mówimy o 2000 czy 3000, tylko są kwoty idące czasem w setki tysięcy złotych, a czasem rujnujące po niektóre rodziny, które straciły dach nad głową. Ale jeszcze bym wrócił do tej kwestii tej pańki, tak? Bo jest te sześć banków, które w naszej ocenie ma najwięcej tych kredytów i to jest PKO BP, mBank, Millennium, Raiffeisen Volksbank, Bank Zachodni WBK i w naszej ocenie, pomimo tego, że nie najwięcej będzie musiał oddać, w najtrudniejszej sytuacji będzie Getin Bank. To się składa na to wiele czynników. Większość z tych banków, jeżeli wpływa do nich pozew, powinni założyć rezerwę. Tak piszą w sprawozdaniach, że robią. Ale ostatnia informacja Związku Banków Polskich sugeruje jednak, że nie ma tych rezerw. Były już takie informacje a propos Getin Banku, że te rezerwy nie są na wystarczającym poziomie. Czyli tutaj zaczynamy dochodzić do momentu, kiedy obecne zarządy banków w sposób niewłaściwy zarządzają tymi podmiotami. Dlatego, że prawo do nich mówi ścisło. Jeżeli masz pozew, załóż na niego rezerwę. Jeżeli napisałeś w sprawozdaniu, tak jak jeden z banków, że bank jest przygotowany na wszelkie roszczenia i ma wystarczające rezerwy, a po chwili Związek Banków Polskich wychodzi z informacją, że to będzie skutkowało oddaniem 60 czy 80 miliardów, no właśnie, to coś tutaj się nie zgadza. Coś po prostu kłamie. Czy są te rezerwy, czy nie ma? Bo gdyby były, to nie powinno być problemu. Dokładnie. Nie powinno być 60 czy 100 miliardów złotych, tak jak teraz podają właśnie lobbyści, bo Związek Banków w Polsce to są lobbyści prywatnych, komercyjnych, zagranicznych banków, które działają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Więc my ten temat oczywiście będziemy kontynuowali, będziemy badali. Na pewno uruchomimy również inne organy, które mogą zbadać, czy te rezerwy są na wystarczającym poziomie. Dlatego, że jeżeli nie są, to by oznaczało, że obecne zarządy banków narażają depozyty, które są zgromadzone, na niebezpieczeństwo.
Tu również no, trzeba wrzucić kamyk do ogródka Komisji Nadzoru Finansowego, bo jeżeli banki zarabiają rocznie 16 miliardów złotych i taki bank otrzymuje ileś pozwów, ale jednak Komisja Nadzoru Finansowego pozwala wypłacić kilkaset milionów czy kilka miliardów dywidendy, no to coś jest nie tak. Te pieniądze powinny pójść właśnie na zabezpieczenie tych roszczeń, a jak wiemy w ostatnich latach niestety nie poszło. Nie poszło, no bo kto miał to nadzorować? Były przewodniczący pan Jakubiak, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, po zakończeniu swojej kadencji w komisji przeszedł do mBanków, zdaje się jest zatrudniony w dziale w Departamencie Prawnym. Jego następca Chrzanowski no, zachował się jak dziecko w piaskownicy, bo pozwolił się nagrać byłemu TW, a obecnemu właścicielowi GetInBanku. No, jak dziecko w piaskownicy i w stenogramie pyta, czy ma przy sobie telefon. Człowiek go nagrał, siedział kilka tygodni w więzieniu. Następca Chrzanowskiego jest namaszczony przez pana Mateusza Morawieckiego. Jest byłym pracownikiem bodajże PKO BP, więc też nie widzimy intencji jego. Kto ma to nadzorować? Takiej, żeby chronił cały rynek finansowy, czyli również tych uczestników indywidualnych, ale raczej się skupia na ratowaniu właśnie tych dużych jednostek, które chyba ich zdaniem powinny jak najwięcej z Polaków na Polakach zarabiać. No i to jest coś, z czym my oczywiście walczymy cały czas, bo nie widzimy powodu, dlaczego Polak ma płacić za kredyt 4 razy więcej niż Niemiec. I jeszcze Niemiec ma ten kredyt oparty na stałą stopę, czyli wie, ile będzie płacił przez 10, 15, 20 lat, w zależności od długości kredytu, a my jesteśmy zaskakiwani. Jest wręcz taki dreszczyk emocji przed każdym posiedzeniem Rady Polityki Pieniężnej. Czy stopy będą wyższe, czy niższe? Czy Polacy zapłacą więcej do banków, czy mniej? No, to nie ma nic wspólnego z realną bankowością. Ten pieniądz jest w taki sposób tworzony, że te stopy są tak jakby dodatkową premią dla banku, a nie są realnym kosztem funkcjonowania tych kredytów. Dlatego pewnie te banki tak bardzo boją się jakichkolwiek zmian ustawowych, jeśli chodzi o kredyty powiązane z walutą obcą, tudzież z frankiem szwajcarskim, bo doskonale zdają sobie sprawę z tego, że no, złote i tłuste lata grabieży Polaków po prostu się skończą, no, i nie będą miały tyle, co mają w tej chwili. Dodam tylko, że już docierają do nas informacje o wadach prawnych umów kredytów hipotecznych złotówkowych, już tych udzielanych po 2009 roku. I tutaj w ostatnich tygodniach no, prawnicy, którzy się specjalizują w tym zakresie, poszli bardzo do przodu. Prawdopodobnie za chwilę 4 miliony umów, które jest obecnie wykonywane, również będzie podważane, między innymi ze względu właśnie na stopy procentowe, które przynajmniej w kilku bankach są ustalane w dosyć dziwny sposób. I mamy nadzieję, że również kredytobiorcy złotówkowi w końcu dojdą do takiego przekonania, że nie powinni płacić kilka razy więcej niż Niemiec, Hiszpan czy Holender, czasem nawet w tym samym banku. A zwróć uwagę, jak poseł Cymański mówił na posiedzeniu komisji, chyba w Sejmie też, że ta ustawa druk 1863 o Funduszu Wsparcia, to jest ustawa dla młodych ludzi. Myśmy rozmawiali przecież o tym. Co pan poseł Cymański miał na myśli, mówiąc, że to jest ustawa dla młodych ludzi? I ja podejrzewam, że to jest ustawa dla osób, które mają kredyty, na przykład MDM, z programu MDM, czy też rodzina na swoim, bo prawdopodobnie za chwilę, za jakiś czas zaczną się problemy i z tymi kredytami. Myślę, że już zaczynają, bo część tych osób traci już te dopłaty, a tam oprocentowanie było naprawdę wysokim poziomie i tym też prawnicy powinni się zająć, bo przynajmniej do 2015 roku sama informacja o ryzyku zmiany tych rat była bardzo nieczytelna, w naszej ocenie sprzeczna właśnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Tak jakby chciałbym może na tym przykładzie opowiedzieć, jak te przepisy są wykonywane na przykład w Niemczech. Tam ich Sąd Najwyższy w jednym z landów uznał, że gmina, która pożyczała od banku kredyt właśnie oparty o walutę i jeszcze dosyć nieprecyzyjne była ustalone oprocentowanie, że gmina, czyli nie konsument, tylko mniejszy przedsiębiorca, mniejsza jednostka była źle poinformowana i uznał całą umowę za nieważną. Tam się tak w ten sposób chroni właśnie tą drugą stronę transakcji, która jest mniejsza, słabsza.
Tak. Tylko z jednego powodu. Sektor bankowy stać na zatrudnienie świetnych specjalistów, nie tylko od tworzenia umowy, ale również od tego, żeby przedstawić w sposób należyty informacje. Jeżeli tego nie zrobią, to oczywiście sędzia może w ten sposób orzec, tak jak tam, że cała umowa była nieważna, a no, gmina nie pożyczała 100 tysięcy euro, tylko kilka milionów euro, więc na takiej operacji bank stracił tylko dlatego, że nie zawarł odpowiedniej informacji, jak te zmiany, które mogą zachodzić na rynku, będą wpływały na wysokość raty i salda. No i to jest przykład, jak się chroni w Niemczech i chcielibyśmy, żeby tak było również wobec polskich nie tylko konsumentów, ale i właśnie drobnych przedsiębiorców. Bo przedsiębiorcy też pożyczali pieniądze powiązane z walutą obcą i też byli tą słabszą stroną w tejże umowie, ponieważ bank nie poinformował o wszystkich problemach czy też ryzykach, jakie są związane z zaciąganiem tego rodzaju kredytu. No bank wykorzystuje swoją przewagę informacyjną tym, że na pewne procesy jest też w stanie wpływać. Ale tak jakby wracając do głównego tematu, kwestia właśnie tej bańki banków, no to jest coś, co w sumie udało się wypracować w ostatnich 4 latach, że nagle klienci odważyli się złożyć, my oceniamy, że przynajmniej 20 kilka tysięcy osób jest w sądach, łącznie z pozwami grupowymi. Więc to jest ta skala, która zaczyna przerażać banki, ale z jakiego powodu? Bo klienci domagają się swoich praw, czyli domagają się tego, żeby umowy były uczciwe, żeby raty wyliczane były zgodnie z prawem, a nie żeby bank działał taką metodą na siłę, czyli ja dzisiaj mogę ustalić ratę na poziomie 1000 zł, a za miesiąc mogę ustalić na poziomie 1500 zł, a ty właściwie jak chcesz, to iść do sądu, może kiedyś wywalczyć. Na szczęście już tak nie jest. I tu się zdziwili, bo przecież tak naprawdę cały ten bój o nas, o konsumentów, o kredytobiorców zaczął się w 2015 roku. I od tamtej pory banksterzy mają nie lada problem tak naprawdę ze wszystkimi środowiskami, które skupiają kredytobiorców, jak nasze stowarzyszenie. I chyba są trochę zdziwieni, że ludzie są wyedukowani, że ludzie zaczynają znać swoje prawa i jest im to nie na rękę, że my domagamy się przestrzegania właśnie tego prawa, chcemy sprawiedliwości społecznej i że bank już nie jest taką świętą krową, za jaką uchodził jeszcze 10 czy 15 lat temu. Tak, w ostatnim czasie pojawiły się 2 ciekawe badania. Jedno było badanie o tym, zlecone również przez jedną z organizacji lobbystycznych, która mówiła o tym, iż to Polacy są skłonni do tego, żeby niekoniecznie oddawać do banku. Tak jakby, ale chwilę potem pojawiło się badanie na portalu bankier.pl mówiące o tym, iż większość pracowników sektora bankowego z pełną premedytacją musi stosować mis-selling, dlatego że mają nałożone limity sprzedażowe. Czyli my jako społeczeństwo nie jesteśmy jakimś społeczeństwem niedouczone. Wbrew pozorom, jak potrzebujemy, to szybko znajdziemy odpowiednie informacje i każdy już wie, że niestety sektor bankowy doprowadził do tego, że bardzo często stosując różne sztuczki zawyża pewne opłaty, więc to podejście społeczeństwa, że nie zawsze musimy oddać bankowi tyle, ile on akurat wymaga, wynika między innymi z tego, że zaczynamy poznawać swoje prawa. A to jest wielka praca chyba też naszego stowarzyszenia, że edukujemy, udzielamy porad prawnych, konsultujemy ludzi i nikogo, kto się do nas zgłosi, nie pozostawiamy bez odpowiedzi i bez pomocy. Tak, no to tu może byśmy zachęcili na koniec właśnie do kontaktu, szczególnie osoby, które mają problemy ze spłatą kredytu. Ja w tym tygodniu miałem sytuację, gdzie było 2 kredytobiorców, no nie ułożyłem się, że wspólne życie. I nagle się okazało, że jedna osoba zostaje z kredytem na nieukończoną nieruchomość i tak naprawdę powinna ją po 10 latach spłacać jeszcze 35 lat. Oczywiście umowa niezgodna z prawem. Zawyżone raty są na poziomie około 1,5 tysiąca złotych miesięcznie i saldo kredytu w tym momencie wynosi około 1 000 000 złotych. Jeżeli to jest 1 000 000 złotych dla nieruchomości, której już się nie udało uratować, to naprawdę czasem jest niestety tak, że po prostu lepiej jest płacić. I nie bać się. My to w ostatniej rozmowie, jak byliśmy, podkreślaliśmy, nie bać się, odbierać korespondencję, szczególnie jak jest z sądu i zgłaszać się do naszego stowarzyszenia. Mamy kontakt ze świetnymi prawnikami, z każdej sytuacji jest wyjście. Każdą sytuację można wybronić, nawet kiedy wydaje się, że jest totalnie beznadziejna. Także tak. Zachęcamy do odwiedzania strony www.bankowebezprawie.pl. Tam są telefony, maile.
wszelkie niezbędne informacje i nie boimy się banksterów, ponieważ prawo jest po naszej stronie, a my będziemy walczyć o sprawiedliwość. Dziękujemy za rozmowę. Dziękujemy.